Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku od Zera do Chwały na moim kanale i dziś coś ciekawego, ponieważ na tym koncie, gdzie nie wydaliśmy ani jednej złotówki na FIFA Pointsy, a wszystkie końce mamy poprzez to, że graliśmy w grę, mamy cały skład kart specjalnych i niektóre z nich wyglądają naprawdę dobrze, nie ma tam zgrania. No ale na początku odpowiedzcie na pytanie, czemu w ogóle zbudowałem taką jedenastkę? Jak widzicie na ekranie, pozbyłem się resztek kart złotych, które przedstawiały jeszcze jakąkolwiek wartość i w moim klubie nie ma obecnie, poza dwoma złotymi kartami, żadnych zawodników, którymi mógłbym grać na dobrą sprawę, ponieważ wyczyściłem się i czekam na tocy. Jak widzicie, Hector Bellerin odszedł z naszego klubu, sprzedany za 2400 monet, a kiedy ja go kupowałem, to była naprawdę całkiem droga karta, bo to było 11 tysięcy, a na początku FIFA 11 tysięcy to są srogie pieniądze. Aleksandro, tu straciłem troszeczkę mniej, Bailly, tu straciłem, w zasadzie tu nie straciłem na nim, jak ja na Smolingu, bo ci goście grali u nas tak długo i wygrywali nam takie rzeczy, że spłacili się bez żadnego problemu, tak samo zresztą jak Hector Bellerin, no i Marquisio, na którym troszkę straciłem. Tutaj wartość tej karty poleciała niesamowicie w dół, ale nawet jeśli na nich straciłem, mówię tutaj o Aleksandro i Marquisio, bo ich kupiłem niedawno, to co powiedzieć o Hernandezie, słuchajcie, to jest ostatnia karta, która nam się jeszcze nie sprzedała. 299 tysięcy, ale ja go kupowałem za 480 tysięcy, tak więc jest to naprawdę... No jest to naprawdę bolesna sprawa, ale z drugiej strony wszystkie karty lecą też w dół, jeśli chodzi o swoją wartość, więc nie ma takiej tragedii. Cały czas stać jest mnie na te karty, na które byłoby mnie normalnie stać wtedy, kiedy sprzedałem Hernandeza jakiś czas temu. Rozumiecie chyba, o co mi chodzi? No ale słuchajcie, nie jesteście tutaj po to, żeby zobaczyć moją listę transferową, tylko chcę wam zaprezentować skład, którym ostatnio rozgrywałem swoje spotkanie i wygląda on następująco. Nie ma tutaj zbyt wiele zgrania, ponieważ wynosi ono jedynie 64. Rating tej drużyny już jest dużo lepszy, ponieważ on wynosi 84. Tutaj Dele Alli tylko musi wrócić na ławkę rezerwowych. No i naprawdę muszę przyznać, że z ciekawością podszedłem do spotkań, które rozgrywałem tą jedenastką, ponieważ nie pamiętam, żebym w tej FIFA grał tak nisko zgranym składem, więc byłem ciekawy naprawdę, jak mi pójdzie. Oczywiście przyszedłem do eliminacji FUT Champions, żeby tam przetestować tych zawodników. No już na samym początku tych fragmentów muszę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu w ogóle nie czułem braku chemii u tych zawodników. Nawet Taiwo, który miał dwa zgrania, będąc lewym obrońcą na prawej obronie, bez żadnych linków, dawał sobie radę bez najmniejszego problemu. No i było to dziwne, bo zobaczcie, tak gra skład bez zgrania. Tutaj Gomez wychodzi na czystą pozycję, nie zdążyłem strzelić, ale piłkę zbiera Emre Can. Przekazuje piłkę jeszcze raz do Argentyńczyka, ten wycofuje do Aboubakara. Ten, no nie najlepsze uderzenie, ale Harry Kane jest tam, gdzie być powinien i to jest naprawdę niesamowite i też z drugiej strony troszeczkę smutne, że ci goście tak dobrze radzili sobie bez grania. To jest moje drugie podejście do eliminacji FUT Champions. W pierwszym meczu przegrałem po rzutach karnych, po meczu, w którym dominowałem, stwierdziłem, że bez sensu, żebym wam to pokazywał. Lepiej pokazać wam jakiś dłuższy run, no i ten, który widzicie teraz, niewątpliwie jest czymś takim. Słuchajcie, naprawdę wracając do tej chemii, jest to dla mnie śmieszne, że miałem ustawionego na środku obrony prawego obrońcę i środkowego pomocnika defensywnego, czyli obydwaj zawodnicy byli poza pozycją, dodatkowo obydwaj nie mieli pełnego zgrania, bo nie mieli wystarczającej liczby linków, już nie mówię o tym, że byli poza pozycją, bo gdyby mieli pełne linki, mieliby po 7 zgrania, mimo wszystko cisnęli niewiarygodnie w tej obronie. Naprawdę zobaczycie, że nie straciłem tutaj zbyt wielu goli poza ostatnim meczem, ale do tego przejdziemy za chwilę. Tu możemy skupić się na znakomitym ataku, bo ja już sunę z kolejną akcją przeciwko naprawdę fajnemu składowi mojego rywala. Zobaczcie, Gomez niczym Messi, zejście do lewej nogi, przeciwnik nie miał nic do powiedzenia i my prowadzimy już 2-0. Naprawdę jest to coś niesamowitego, jak ten skład był po prostu P i to... Czułem tych zawodników tak, jak graliśmy normalnie. Słuchajcie, no zobaczcie, ten strzał Eriksena, który jako SPO był na lewym napadzie, nie różni się niczym od tych uderzeń, które widzieliście wtedy, kiedy grał on na SPO w moim normalnym składzie. No fenomenalne uderzenie, gdybym miał 10 zgrania, to nie wiem co, siatkę by rozerwał, no ten strzał nie mógłby być lepszy. Tu jeszcze przeciwnik dołożył jedną bramkę w 90 minucie tego spotkania. Przechodzimy do kolejnego meczu. Tu nie wiem, czemu nie pokazałem wam statystyk, coś mi się źle ucięło, za co przepraszam, ale skupmy się już na jedenastce mojego przeciwnika. Naprawdę dobry skład, 4-3-3-5 wariant, nie można się przyczepić chyba do nikogo, może ten środek pola był mało defensywny, ale to już problem naszego rywala. Jeśli chodzi o nas, to już Harry Kane jest w jego polu karnym, uderzenie Anglika. No i tutaj bramkarz naprawdę wykazał się niezwykłą interwencją, ale to jeszcze nie jest koniec tej akcji. Tutaj zaraz odzyskamy piłkę, jak możecie zobaczyć. I zobaczcie, jak świetnie ustawia się mój skład. Przypominam, bez zgrania. To zgranie jest prawie połową pełnej sumy, którą możemy osiągnąć, no bo to jest 64, tak? Ze 100 możliwych, więc jest to
No jest to śmieszne, bo tutaj Gomez rozwala moich przeciwników. Emre Can wbiega w pole karne przeciwnika, podanie do Dembele, ten jest tam, gdzie być powinien. Odnajduje się genialnie, nie czułem żadnych różnic w podaniach, żadnych różnic w ustawianiu się. Wszystko było po prostu genialne i z jednej strony cieszę się, że tak było, no bo wygrywałem mecze, grało mi się naprawdę fajnie. Z drugiej jednak strony, czy tak to powinno wyglądać? Czy to zgranie ma sens? Tu swoją drogą jakiś w ogóle mega dziwny karny, do piłki podchodzi Harry Kane. Nie pytajcie się, co zrobiłem przy tej jedenastce, nieważne, ważne jest to, że potem mieliśmy sporo szczęścia, bo przeciwnik uderza w poprzeczkę, no i Lopez nadal z czystym kątem w tym spotkaniu, świetna interwencja, no dużo szczęścia, ale potem złapał tą piłkę. Dobre wznowienie i słuchajcie, zaczynamy, zobaczcie, niewykorzystane sytuacje w piłce nożnej lubią się mścić, przed chwilą powinien być remis, a tutaj już jest Gomez w polu karnym mojego przeciwnika, swoją drogą ten Gomez bez grania, podanie do kogo? Do tego srebrnego środkowego pomocnika z Atalanty. Przez chwilę nie wiedziałem, kto to był. Strzał, gol, wygrywamy 2-0. Proszę bardzo, easy. Bardzo wyrównane spotkanie, ale to ja wykazałem się lepszą skutecznością. No i przechodzimy do meczu finałowego i tu muszę przyznać, że nie było to proste spotkanie, ponieważ przeciwnik dysponował naprawdę dobrą jedenastką i przeciwnik był dobrym graczem, ale z drugiej strony muszę przyznać, że miałem dużo pecha i nie wiem, czy to wynikało z braku zgrania mojej drużyny, ale zobaczcie zachowanie moich obrońców. Ja kryłem jednego zawodnika, do którego i tak wyszedł sam komputer i potem ja chciałem naprawić ten błąd i zawodnicy się zderzyli i tylko i wyłącznie przez to Martial skierował piłkę do bramki, był sam na sam. Dziwnym by było, gdyby tak się nie stało. Tutaj po raz kolejny pech, bo wybijam tą piłkę, dwóch zawodników możecie sobie cofnąć, przebiega się, patrząc się na futbolówkę i może wyciągnąć nogę, ale tego nie robi. Nie wiem, czy to wynikało z braku zgrania, czy też nie. W tym momencie już 50 minuta, ale ja wystawiłem atak turboofensywnie. Kolejny atak mojego rywala. Dobrze ustawiłem Casemiro, ale niestety ten nie doskoczył do główki. 3-0 dla mojego rywala. Nie poddawałem się cały czas atakując i to przyczyniło się do czerwonej bramki, czerwonej kartki dla mojego przeciwnika. Joel Matip musiał opuścić boisko. No i myślałem, że będę miał szansę, no ale chociażby tu. Nie wiem, czy to wynika teraz ze zgrania, czy też nie, ale zobaczcie, jak wcześniej był kliknięty przeze mnie przycisk i pasek. Mimo wszystko Dembele przyjmował tą piłkę, strzelał. Tutaj ja byłem już na tym turboofensywnym, jak mówię, więc Adam Lallana jeszcze raz znalazł się w sytuacji sam na sam. Skierował piłkę do bramki na 4-0. Tutaj jeszcze znakomita interwencja mojego rywala, w zasadzie bramkarza mojego rywala i przegrywamy. Ja osobiście jestem zadowolony, bo i tak wygrać 3 z 4 spotkań w bardzo dobrym stylu, to jest moim zdaniem spoko osiągnięcie, jeśli chodzi o tego typu skład. Jestem niezadowolony z przebiegu tego ostatniego spotkania. Przede wszystkim ciekawy, czym spowodowane było to, jak mój zespół się zachowywał pod koniec, bo to nie było... Nie było to w ogóle porównywalne do tego, jak grało mi się w pierwszych spotkaniach. I czy to było po prostu moje zmęczenie? Bo może też być tak, że wiecie, ja teraz interpretuję pewne rzeczy, a po prostu ja mogłem zachowywać się dużo lepiej. Ale z drugiej strony, patrząc na niektóre te sytuacje, można stwierdzić, że to był też zwyczajny pech. Albo po prostu w tym momencie ta chemia rzeczywiście miała znaczenie. Nie wiem, możecie dać na dole w komentarzach... Możecie napisać na dole w komentarzach, co o tym sądzicie, czym to było spowodowane. My niestety nie mamy takiej wiadomości, jak wszystko działa w grze, żeby o tym powiedzieć. W tym roku miało być dużo więcej informacji na ten temat, a umówmy się, na początku rzeczywiście dostaliśmy troszkę tych informacji, ale nadal dużo rzeczy związanych z tą FIFA nie wiemy. Tak więc czekam na wasze opinie, czekam na wasze opinie na temat tego materiału. Mam nadzieję, że wam się spodobał, więc jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli ktoś, kto jest nowym widzem, dotrwał do tego momentu, w co szczerze wątpię, możecie zasubskrybować, jeśli chcielibyście widzieć więcej tego typu materiałów. No a że mi już język się plącze, to chyba znak, że czas kończyć. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!